Siemaneczko, z tej strony Wodzu, a to jest kolejny odcinek Widzim na jedynki, moi drodzy. Jesteśmy tutaj na zamku i powiem wam tak, no nie mamy się za bardzo gdzie tutaj przespać, a jesteśmy tak naćpani, że ledwo żywi. I trzeba będzie wypić biały miód. Tylko gdzie on się podział? Chyba tu, dokładnie. Bo inaczej nam Geralt biedny zejdzie, nie? I musimy tak, pogadać z Devetem, Velaradem i Triss. Najbliżej jest Devet. Wiedźminie. Hrabio. Darujmy sobie tytuły i zapomnijmy o nieporozumieniach w imię spraw... Niech będzie. Wiedźminie. Nie boisz się królewskiego gniewu, Devet? Skąd ci to przyszło? Foltest wyglądał na zdrowo wkurzonego. Wspomniał coś o przelewaniu krwi. Chodziło mu o krew zdrajców i nieludzi, to oczywiste. Pewnie w końcu wykopię tego nieudacznika Velerada. Król chce, abym znów odczarował Addę. Nic dziwnego, skoro już raz ci się udało. Choć niemal przypłaciłeś to życiem. Pojawienie się strzygi jest gwoździem do trumny Foltesta. Ludzie gadają, że obraził bogów. Pamiętasz skąd? Pamiętam, ale nie dbam o to, co ludzie gadają. No, wzięła się oczywiście ze związku Foltesta z jego siostrą, prawda? I przestań filozofować. Szanse na zdjęcie klątwy są niewielkie. Owszem, może więc zainteresuje cię pewna plotka. Podobno wyznaczono dodatkową nagrodę za zabicie strzygi. Plotka nie głosi jak wysoką? 5000 orenów. O, proszę bardzo. Okrągła sumka. Nie wiesz przypadkiem, kto rozpowiada plotki? Nie. Jeśli jednak definitywnie rozwiążesz problem strzygi, król bez wątpienia zechce wysłuchać swojego wybawcy. Co masz na myśli? Na królewskim biurku leży świeżutki dekret o kasacji zakonu. Jeszcze nie podpisany. Gdybyś poprosił króla o przemyślenie tej pochopnej decyzji, twój przyjaciel Siegfried byłby bardzo wdzięczny. No dobrze. Velerad, a na końcu Triss. Witaj. Widziałem, że rozmawiałeś z królem. Minę miałeś nie tęgą. Cóż, potrafię sobie wyobrazić kilka gorszych wariantów tej rozmowy. Geralt? Król powiedział mi o Addzie. Paskudna sprawa. Ale już wtedy, za pierwszym razem, ostrzegałeś nas, że to może wrócić. No i stało się. Myślisz, że drugi raz też uda ci się ją odczarować? Zobaczymy. Widzę, że dokładnie pamiętasz tamte wydarzenia. Jakże mógłbym zapomnieć? Spędziłeś wówczas całą noc w starym dworzyszczu, gdzie strzyga miała swój sarkofag. Od zmierzchu do świtu. Nie wiem dokładnie, jak przebiegała walka, ale hałasu narobiliście, że pół miasta nie spało. Poszliśmy do dworzyszcza o świcie. Leżeliście w wielkiej kałuży krwi na podłodze koło sarkofagu. Ledwo żyłeś, ale królewnę odczarowałeś. Zdrajca Ostrid nie przeżył. Król był w niebo wzięty. Kim był ten Ostrid? To on rzucił klątwę. Kochał się potajemnie w królewskiej siostrze. Tego nie pamiętałem, że to akurat Ostrid rzucał klątwę, ale spoko. Dobrze wiedzieć. I to jeszcze w taki sposób. A teraz dużo ludzi... Ciężko stwierdzić, wiesz. Takie kurwa czasy, że trupów więcej niż much na gównie. Wiecie, gdzie strzyga przesypia dnie? Nie, ale widziano ją w starej Wyzimie. Zdaje się, że tam poluje. Odczarowywanie królewny to ryzykowna sprawa. Owszem, ale wiesz przecież, że król ma różne sposoby, żeby cię do tego nakłonić. Zobaczymy. Rób jak chcesz, Wiedźminie, ale pamiętaj, Foltest bardzo kocha swoją córkę. Tak, wie. Geralt? Dobra, okej, okay, tyle nam wystarczy. No i Triss Merigold, moi drodzy. Gdzieś tutaj była.
Zniknęła mi z pola widzenia. A, dobra, jest tutaj. Jest tutaj, sobie przeszła tutaj. To pogadamy jeszcze z nią. Geralt, tak się o ciebie martwiłam. No, ja o ciebie też. A ja o ciebie. Ja o ciebie też. Jestem i plecy ci pękły, koleżanka. Słyszałem, jak walczyłaś o Alwina. To prawda. W związku z tym król objął mnie opieką. Gdzie Alwin? W dupie, nie ma Alwina. Nie mam pojęcia, co się stało. Po prostu rozpłynął się w powietrzu. I to pomimo mojego amuletu. To niedobrze. Może się w tej chwili znajdować w dowolnym miejscu w czasie i przestrzeni. Miałam nadzieję, że amulet zablokuje jego zdolności. Oby nic mu się nie stało. Triss. Wiesz, dużo o nas myślałem. Ach, Geralt. Czekajcie, chwilkę, zaraz wracam. Kiedy jesteśmy już? I oczywiście my odpowiemy jeden, prawda? Oczywiście odpowiemy numerem jeden. Kocham cię i chcę z tobą być. Niezależnie od wszystkiego. Jedyne, co w tych parszywych czasach jest piękne, to właśnie miłość. Geralt. Mógłbym się zmienić, nie brać ryzykownych zleceń. Znaleźlibyśmy Alwina i zamieszkali razem. Mógłbym wybudować dom. Trochę jak nie Geralt, co? Ładne marzenie. Własnoręcznie zbudowany dom. Ty hodowałbyś konie i owce, ja uprawiałabym ogródek, ważyła strawę i gręplowała wełnę. Za grosz uzyskany ze sprzedaży wełny i ziemiopłodów kupowalibyśmy to, co nam niezbędne. Dajmy na to miedziane sagany. Nie wiem, czy ona przypadkiem nie ironizuje. Starzelibyśmy się pięknie i z godnością. A gdybym się nudziła, przygrywałbyś mi wieczorami na własnoręcznie zmajstrowanych dudach. Co, jak powszechnie wiadomo, jest najlepszym remedium na chandrę. Przepraszam, nie chciałam. Geralt, powiedz coś. Nie chcę cię stracić. Przecież mnie masz. Przetrwamy to razem. Kiedy skończy się to szaleństwo, będzie czas na marzenia. Triss. Ja ciebie też, Geralt. Zawsze. Aż do końca świata. Czyli tyle, tak? Czy możemy jeszcze z nią... Geralt. O właśnie. Co sądzisz o... Strzygą, Geralt. Teraz jest strzygą. Oboje wiemy, że klątwy i czary nie rzucają się same. Masz jakąś... Wiele lat temu, kiedy zdjąłeś klątwę, przykazałeś, by królewna nosiła szafir z inkluzem. By w jej komnacie palono gałęzie jałowca, żarnowca i leszczyny. Ktoś podmienił szafir i dosypał jakiegoś świństwa do ognia. Tak. Wniosek narzuca się sam. To musiał być ktoś z jej otoczenia. Ale to nie wszystko. Sprawca posiadał wiedzę tajemną, a to już nie jest proste. Uważasz, że powinienem przyjąć zlecenie? Tak. Jestem tu w pewnym sensie więźniem politycznym. Mogłabym oczywiście użyć teleportacji, ale mam tu parę ważnych spraw do załatwienia. O jakie sprawy chodzi? Nie będę ci zawracać głowy moimi problemami. Jesteś zajęty zabijaniem nieludzi. To nie tak. Przepraszam, pacyfikowaniem, tak to się nazywa. Czy może likwidowaniem terrorystów? Dla mnie bez różnicy. Bywaj. Wszyscy nas jadą w ogóle za to, nie? Za to, że zabijamy nie ludzi. Miłościwy pan przyjmie was teraz. Dobra. Udam się tam. Okej. To co, to lecimy do tego ziomeczka. Jak mu tam? Velerada. Nie Velerada. Radovida. I którędy tylko, powiedzcie mi. Którędy. Tu. Okej, komnata Foltesta. Foltesta, ale w niej jest Radovid, tak? Czy ja się mylę? Czy się nie mylę? Czy się mylę? Czy nie? Czy tak, czy nie? Czy nie, czy tak? Straż przyboczna Foltesta. Ole ma młot! Jaki kurcze z niego gnój! A tu w dół? Nie, tu nic nie ma ciekawego, okej. Okay. No to co, to uderzamy tutaj, nie? Do komnaty. O, proszę, jest. Ej, czemu mi się wydawało, że to jest Radovid? Wasza wysokość? Albo ja głupi jestem. Rozmawiamy nieoficjalnie, więc daruj sobie tytuły. Miałeś czas do namysłu. Teraz chcę wiedzieć, czy Addemo... Istnieje duża szansa. Czy klątwa mogła wrócić sama z siebie? Nie sądzę. Przypuszczam, że ktoś ponownie rzucił czar. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, czy Adda znowu będzie niedoro... Czy psychicznie będzie miało dziewczynką? Prawdopodobnie będzie pamiętać wszystko, co się wydarzyło, zanim została przemieniona. Nie sądzę. Istnieje szansa. Nie ułatwiasz mi tego, Geralt. Zatem postawię sprawę jasno. Zrobisz, co w twojej mocy, żeby ją odczarować. Jeśli uznasz, że przypadek jest beznadziejny, zabijesz królewnę. Nie będę cię za to ścigał.
Już raz ci zaufałem i nie zawiodłeś mnie. Dziękuję, królu. Nie dziękuj, to nie koniec. Jeśli dowiesz się, kto rzucił czar, powiesz o tym mnie. I nikomu, jeszcze innemu, dobra. Wiedźminie. Jeśli ci się uda, będziesz mógł prosić o co zechcesz. Rzecz jasna w granicach rozsądku. Jeśli spieprzysz, moja córka bardzo cierpi. Twoi bliscy też będą cierpieć. Postawiłeś sprawę jasno, panie. To dobrze. Miłościwy panie, twoje królestwo toczy jeszcze jedna choroba. Co masz na myśli? Salamandra. Salamandra, nie? Adda Salamandra. Się głupia smarkula, że też mnie tutaj nie było. Velerat powiedział, że mocno przerzedziłeś ich szeregi. To się chwali. Mam nadzieję, że nie zamierzasz spocząć na laurach i ostatecznie rozwiążesz ten problem. Dokładnie tak zrobię. I jeszcze ostatnia sprawa, wiedźminie. Kazałem cię obserwować i dostałem raport o twoim życiu osobistym. Wasza wysokość. Czekaj, nie kieruje mną zdrożna ciekawość. Szpiedzy donieśli, że romansujesz z Marigold. I chcę mieć pewność, że nie kryje się za tym coś więcej. Styris łączy mnie silny związek emocjonalny, to wszystko nikomu nic do tego. To proste, sypiam Styris i nikomu nic do tego spoko. Styris jest moją przyjaciółką, relacja między nami to nie twoja sprawa, król. Styris łączy mnie silny związek emocjonalny. To wszystko i nikomu nic do tego. Nie unoś się. Wiesz, wiedźminie, ja też kochałem matkę Addy. Addę. Nie dopuszczono jednak do Orzenku. No, ale mam nadzieję, że wam ułoży się lepiej. Przynajmniej jako sterylny mutant nie zrobisz tej dziewczynie dziecka. Pozwolę. No to pocieszający. Jeśli będziesz chciał udać się do Wezimy, porozmawiaj z moim szambelanem. Mnie zaś przez jakiś czas nie będzie w zamku. Gdybyś czegoś potrzebował, wróć się do Velerada. Dobra, okej. Muszę załatwić sprawę Salamandry na polecenie samego króla. Zrozumiałem, że Triss jest miłością mojego życia. No i bardzo dobrze. Zawsze była fajniejsza niż Yennefer. Tak według mnie. Nie, możecie napisać w komentarzu, kto się tam wam najbardziej z całej trójki podobał. Ciri, Triss czy Yennefer. Według mnie tędy nie możemy przejść. Według mnie ja bym to postawił tak. Triss numer 1, Ciri numer 2 i Yennefer numer 3. Yennefer numer 3. To jest ten szambelan, tak? Słucham. Może odpocznę chwilę. Możemy sobie coś zrobić. O, otrzymano nowe talenty. O. A coś zrobić, to miałem na myśli... Filtr Petriego. Zwiększa natężenie znaków Grom. Jaskółka Las Mariborski. Spróbujemy jeszcze jedną białą mewę. Jeszcze jedną. Aha, czyli tych białych mew to możemy sobie... Ile nam się tam chce, prawda? Bo rosomak jest fajny. Co dalej? I to już tylko tyle, tak? Dobra, okej, spoko, bohater. Moi drodzy... Ile my mamy talentów? No dobra. Witalność, żywotność plus 2 na każdy poziom postaci. Odporność na powalenie. Obrażenia plus 30. To odporność na oślepienie, koordynacja, odporność na podpalenie, koordynacja, tutaj regeneracja energii, odporność na ból i odzyskiwanie przytomności. Czemu nam idzie ze srebrnych talentów? To jest niezbyt mi się to podoba. Inteligencja. A ja chciałem Igni sobie przeskoczyć. O, na czwarty poziom, dokładnie. Pożoga. Zwiększona intensywność znaku. Art jeszcze. Coś możemy tutaj zrobić? Tutaj już nic nie możemy. Stalowy silny. Stalowy szybki. Paraliż albo przecięcie ścięgien.
Tutaj jest tylko podcięcie plus 20. Dobra, będzie, nie? Będzie. Czy możemy coś tutaj? Tutaj nie, chyba nie było. Style srebrne. Stalo, tak. Srebrny. Tu jest sinister. I tutaj jest śmiertelny cios albo patinado. Śmiertelny cios, prawda? Śmiertelny cios, alchemia to jest wszystko, co mogliśmy zrobić. No to co, to medytujemy sobie tam godzinkę czy dwie. Godzinkę czy dwie medytujemy, fajnie bardzo. W sumie, że otrzymaliśmy te nowe talenciki. O, jest zawsze fajna rzecz, zawsze się przyda. Szybki zapis gry. Szybki zapis gry, no i co? No i lecimy, co? No i lecimy. Z Veleradem możemy jeszcze coś pogadać, bo coś Triss o nim wspominała. Aha, czyli nic nowego, dobra. To lecimy do tego szambelana, moi drodzy. No i lecimy do Starej Wyzimy, co nie? Do Starej Wyzimy, gdzie nie będzie tak ciekawie. Słucham. Chciałbym... Jesteście gotowi? Tak. Nie ma co tutaj szukać, nie ma tu tutaj co tutaj czekać. Trzeba napierdalać. Dokładnie. Dokładnie. Kurde, tutaj taka pożoga i w ogóle rozpierdziel, nie? A na zameczku tak spokojnie było, no. Tak spokojnie było. Że aż szok, o. No, czeka nas, kurczę, przeprawa, coś ja się obawiam. Powinienem iść dalej i szukać jakichś wskazówek. Okej. Tutaj jest kuźnia, tutaj jest wieża kata, tutaj jesteśmy my, a tutaj jest brama na groble, okej. Moi drodzy, ja sobie przepatrzę jeszcze tak. Kot jest jeden, puszczyk tylko jeden, o to niedobrze. No ale trudno, rosomak, zwiększa skuteczność, tak, 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 to sobie robiliśmy. Olej przeciw insektoidom, to są maliny, to bez sensu. Powój jeden. Tutaj jest wierzba, też tylko jedna. Nieznany olej, to jest pocałunek mamy. Olej przeciw trupojadom. Wywar de Vries. Żoninę łzy i to jest biały miód. I jeszcze zamieć. Co, no co, no zrobimy sobie osełkę. Ogarniemy sobie ten miecz nasz stalowy. Chociaż tutaj mamy fajny miecz. A tutaj mamy taki zwykły, no ale możemy zawsze też tym elfim mieczem z gór sinnych. Mamy jeszcze jedną osełkę, nie, nawet kamień szlifierski. Możemy zawsze się też lać tym mieczem z gór sinnych, który myślę też by był całkiem fajny, co? Jaki on? On ma style? On ma style nawet, słuchajcie. Także elegancko, możemy styl silny, szybki i grupowy. No to fajnie, fajnie. A w ogóle jak to jest z obrażeniami, bo wiecie, że nie patrzyłem? Obrażenia... Minus 30, ale szansa na efekt krytyczny, rozbrojenie 20 i na trafienie precyzyjne plus 15. Tutaj jest oparte na wybranym stylu, tak. Na efekt krytyczny ból plus 45 i na rozbrojenie plus 20. No, są porównywalne, powiedzmy, dosyć. Może ten z meteorytowej stali jest delikatnie lepszy. To jest biała Raila? Wydaje mi się, że to ona, no. Witaj ponownie, Wiedźminie. Wiedziałam, że prędzej czy później znowu się spotkamy. Witaj, Raila. Udało ci się odzyskać oddział? Tak. W nagrodę za tę elfią z Dzirę. Mówiłam ci, że ją dopadnę. Toruwiel. Dokładnie. Suka jej wina. Oddałam ją chłopcom z oddziału, a potem zawisła. Jeszcze nie widziałam, żeby ktoś tak zaciekle walczył o życie. Ostateczna decyzja. Przełomowy moment. Stać z boku, czy walczyć z nieludźmi? Wybrałem walkę. Koniec z neutralnością. Potyczka w wiosce była pierwszym z serii zwycięstw zakonu. Koniec powstania jest blisko. Oby cena nie okazała się zbyt wysoka. No cóż. Takie rzeczy... Takie postępowanie nie, mnie się osobiście niezbyt podoba, ale... W szeregach elfów zapanował totalny chaos. Widzę, atakują bez ładu i składu. Spróbuj dotrzymać mi kroku.
Idziemy do ratusza w centrum Starej Wyzimy. Zabiłam już 20 wiewiórek. Założę się, że w drodze do szpitala nie pobijesz mojego... Stoi. Mogę wiedzieć... Podobno jest tam Zygfryd, ma dla mnie ważne rozkazy. No tak, no jestem gotów, co ja będę. Wypróbujemy sobie ten miecz. Szpital polowy. No to lecimy do szpitala polowego, co? A po drodze zapewne trochę powalczymy. Kusznik zakonu. Myślałem, że to... dawaj Geralt, ogniem trochę. Wow. A to co? Paser. A tak sobie stoi i patrzy, to spoko. O, sorry, zabiłem neutralnego krasnoluda. Dobra, dowodem są wiewiórcze kity. Nie oszukuj. A, to biała. Liczą się tylko zabici, nie ranni. Jaja mnie swędzą. No to daj mi wziąć te kity. Koleżanko. Napiłbym się piwa. Dwie mamy. Trzy. Fajny sztylet z Mahakamu, fajny. Cztery, no i piąta kitka. Tutaj szósta. O, patrzcie, jak tu jest fajnie ten. Dobra, lecimy dalej. Bo tutaj też są. No dawaj Geralt, dawaj. Atakujemy. Czas tutaj kolegów trochę przerzedzić szeregi w wiewiórek. Co, on żyje jeszcze? Ja myślałem, że on żyje. No dawaj Geralt. Lej gnoja. Nie no, oni się tutaj tak tłuką. I takich jest tutaj dużo, że to bez sensu. Ja bym sobie zebrał te szczątki teraz oczywiście. O. Patrzcie. No, dawaj. Dobra. Zabity. Runiczny sztylet z Mahakamu. Zamieniamy. Krasnoludzki topór z Mahakamu. Kitka. Zostań tam, gdzie stoi. Kitka. Tutaj też powinna być kitka. Nie będzie. Dobra, rozwaliliśmy go, dobiliśmy go ogniem elegancko. Całkiem dużo tych orenów mają przy sobie, w sensie tak jak się ich zbiera i zbiera, to jest całkiem fajne. Dobra, teraz sobie powalczymy trochę mieczem z meteorytowej stali. Chwila. Srebrnego dobiłem, tak właśnie myślałem, że źle robię. Dobra, poszedł ogień elegancko. Ten tutaj dowódca komanda też. Dziękuję bardzo, do widzenia. Nie wiem, ile tych kitek już mam, ale jednakowoż chciałbym pobić jej rekord. Wiem, że niechlubny. Sztylet z Daytven, okej. Ale chciałbym go pobić. Dobra, tutaj już chyba nie ma co szukać. Tu się leją, widzę. Stylem grupowym ich tutaj można raz. O. Dobra, grupowym, no. Dobra, tych dwóch nam zostało. Damy sobie radę, nie? Jakoś sobie damy radę. No dawaj Geralt, dawaj. No dawaj chłopie! Kurde, dużo ich tutaj, wiecie? Dużo ich tutaj, nie powiem. Łowczyni z Kojatel mnie tutaj od tyłu zaszła.
Trzeba jej pokazać, że Geralt to się od tyłu raczej nie zachodzi, co nie? Bo to skutkuje niezbyt miłą rzeczą, jaką jest na przykład spłonięcie. Ale się leją. Dobra, pozbieramy sobie szczątki. No przypuśćcie mnie, chłopy! Chłopy! No, mogę już? Mogę? Już mogę. Kita zakonu. O, a tu nie było. Bo to może był rycerz. Może to był rycerz... Rycerz tego, świętego Graala. Ile już my tych mamy kitek? Dopiero 10? 16, okej. Myślałem, że dopiero 10. Tutaj już nic nie mogę zebrać. Tutaj nic ciekawego. Tutaj są szczątki. Ale tu są tylko areny. Tu coś widziałem, o. Nie chcę z tobą gadać, tych górnych alabarników, wypadł mi stąd. O, dobra, okej. A ja tylko chodzę i zbieram. Tyle chyba wystarczy, co? Ile my tego już mamy? 19, dobra. Czy 20 już? Muszę mieć więcej niż ona. Muszę mieć więcej niż ona. Ty, weź się wal, kolego. Co ty mnie tutaj, toporniku, toporujesz? Dobra, spadamy do tego zestawu. Chodźcie do tego szpitala. Szpital to jest tutaj, tak? Czy nie? Na to by wyglądało. Ale coś mi tu nie pasuje. Czemu nie mogę tu wejść? Jak ja bym chciał tutaj. Czekajcie. Szpital polowy. Niby bym mógł wejść też tamtędy, tak? To jest dziwne, że... Weźcie mnie, puśćcie, Skojatel. Puszczajcie, nie ludzie, puszczajcie. Ja chcę tu wejść, no kurde. Co jest? Tędy mogę? A. No dobra. A, zamknięte. Nie, to świetnie. No to świetnie po prostu. No to co ja mam zrobić teraz? Co ja biedny mam począć? Czas udać się do Zygfryda do szpitala. Wskaż zadanie na mapie. No to kurwa. Przecież tam byłem i nie mogę. Co to za idiotyzm? Mam z nią pogadać? Nie oszukuj. Liczą się tylko zabici, nie? Nie, kobieto, tyle dwożyjesz. Daj sobie spokój. Puść to tu. Czyli do kuźni. Nie wiem, robię chwilową przerwę, jak wyjdę do szpitala, to tam mam znać. Dobra, wystarczyło po prostu kliknąć. Ja pierdziu. Jakie ty idiotyczne. Coś mi się wydaje, że nie zabiłeś więcej długouchych niż ja. Mylisz się. Nie liczysz tych, których zabiłem na grobli. Mogę to uznać za remis. Dokończymy nasz pojedynek później. Co tak na mnie patrzysz? Zastanawiam się nad pewną legendą. Słyszałeś o zbroi Kruka? Gdzie znajdę płatnerza, który będzie w stanie zrobić wiedźmińską zbroję? Udaj się do płatnerza zakonu. Przebywa gdzieś w Starej Wyzimie. Jest naprawdę świetny w swoim fachu. Na pewno ci pomoże. Tak zrobię. Okej. Okej. Shani to istny anioł. Klnę się na wieczny ogień. Jej ręce czynią cuda. Nie da się ukryć. Mocno dostałeś? To tylko draśnięcie. Shani powiedziała, że niebawem będę zdrów. Wygląda jak rana po... gigantycznym tasaku. Machał nim krasnoludzki rzeźnik Berserker. Było ciężko. Położył trzech braci, ale go dopadłem. Zygfrydzie, każde dziecko wie, że nie zaczyna się z krasnoludzkimi Berserkerami. Miałeś szczęście. Witaj, Wiedźminie. O, Shani. Widzę, że urządziłaś szpital. Zawsze byłeś bystry. Możemy chwilę porozmawiać?
Pewnie nie zauważyłeś, ale mam ręce pełne roboty. Zresztą nie wiem, o czym mielibyśmy rozmawiać. Przecież nie jestem godna twojego zaufania. O czym mówisz? Tak, wiadomo. Jak to o czym? O Alwinie. Pokazałeś wystarczająco wyraźnie, kto jest godny wiedźmińskiego zaufania, a kto nie. Z kim można się od czasu do czasu przespać, a komu powierzyć dziecko. Ale... Nie chcę tego słuchać, kobiety. Kobiety. O Jezu, ale pierdolnąłem mikrofon, przepraszam. Mistrzu, czy jesteś wiedźminem? Przepraszam, przepraszam was bardzo, przepraszam. Mistrzu Geralcie. Sorry, Gregory, sorry. Mówże wreszcie, co się stało? Strzyga pojawiła się przy wieży. Co? Przysłano mnie, żebym wiedźmina sprowadził. Żołnierze rady nie dają, już pięć. Co, już? Za strzygą? Połóżcie. Już mam ją lać? O którą wieżę chodzi? O tę najwyższą. Wiewiórki ją podpaliły. Na pewno tra... Ojej. Dobra. Jestem taka zmęczona. Dobrze, okej. Okay. Czyli tak, musimy porozmawiać z Shani, ogarnąć strzygę i... I tego płatnerza. Ale to będzie w następnym już odcinku, moi drodzy. A tymczasem klikajcie łapę w górę, a my się widzimy. Do zobaczenia. Yo!